Niemcy nie mają złudzeń. Zakończył się ich złoty wiek. Niemcy uważają, że w ich kraju skończył się złoty wiek. Sondaż. Zakończył się złoty wiek Niemiec. Tak sądzi prawie 1/3 obywateli Unii. Najbardziej pesymistyczni w tej sprawie są sami Niemcy, uważa tak aż 52% z nich. Jednocześnie przywództwo Berlina w zakresie polityki gospodarczej Unia Europejska cieszy się znacznym poparciem. To wyniki sondażu think tanku European Council on Foreign Relations ECFR. Sondaż przeprowadzony przez ECFR w 12 państwach członkowskich Unii Europejskiej, zamieszkanych łącznie przez około 300 milionów ludzi i odpowiadających za 80% PKB wspólnoty, wykazał, że pomimo ponad 15 lat sprawowania urzędu przez Angelę Merkel, w Europie utrzymuje się poparcie dla ustępującej kanclerz Niemiec, a wielu wskazuje właśnie ją, a nie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, jako preferowanego kandydata na przywódcę Unia Europejska. W sumie 41% respondentów chciałoby widzieć ją w tej roli, podczas gdy tylko 14% wybrałoby Macrona. Merkel przewyższa francuskiego przywódcę popularnością w różnych krajach Unia Europejska, w tym w Holandii, Hiszpanii, Portugalii i Danii, co, zdaniem autorów sondażu, pokazuje jej sukces w pozycjonowaniu Niemiec jako jednoczącej siły w Europie. Niemcy obawiają się o przyszłość po odejściu Merkel. Sondaż ECFR odnotował jednak pesymistyczne nastawienie Niemców do przyszłości kraju po odejściu Merkel z urzędu kanclerza. 52% z nich jest zdania, że zakończył się złoty wiek Niemiec. W 12 krajach objętych badaniem twierdzi tak 34% respondentów, a tylko 10% uważa, że czas ten jest jeszcze przed ich krajem. W badaniu odnotowano niewielkie poparcie dla przekazania Berlinowi przywództwa w relacjach z Chinami 17%, Rosją 20%, czy USA 25%. W badanych państwach członkowskich najbardziej sceptyczni wobec tych propozycji byli respondenci z Francji, Polski, Włoch i Bułgarii. Ocena wiarygodności Berlina jako potencjalnego lidera w geopolityce jest wyraźnie niska w całej Europie. Zaledwie 1/5 obywateli badanych państw członkowskich wierzy, że Niemcy mogą przewodzić Unia Europejska w relacjach z Rosją, a jeszcze mniej sądzi, że Berlin może bronić interesów Unia Europejska w kontaktach z Chinami. Tylko 1/4 respondentów wierzy, że Niemcy poradzą sobie z relacjami Brukseli z Waszyngtonem. W 12 krajach objętych badaniem występują jednak znaczne różnice, czytamy w komunikacie. Wyniki te, zdaniem autorów badania, sugerują, że choć Merkel ugruntowała pozycję Niemiec jako europejskiej potęgi, jej dziedzictwo, czyli neutralność i budowanie konsensusu, nie wystarczy, by zachować jedność Unia Europejska i jej pozycję na świecie w nadchodzących latach. Niewielu obawia się odrodzenia nacjonalizmu w Niemczech, chociaż w czasie europejskiego kryzysu zadłużeniowego Niemcy realizowały program oszczędnościowy i stosowały zasadę czarnego zera, skwarze null, w odniesieniu do równowagi budżetowej. Ich przywództwo w zakresie polityki gospodarczej Unia Europejska cieszy się znacznym poparciem. Było to najbardziej widoczne na Węgrzech, gdzie połowa respondentów wskazała na poparcie dla niemieckiego przywództwa, mimo że Węgry nie są członkiem strefy euro, oraz w Hiszpanii, gdzie nieco mniej niż połowa respondentów, 45%, wyraziła taki pogląd. Holandia, należąca do tzw. oszczędnych krajów Unia Europejska, uplasowała się tuż za nimi z wynikiem 43%. Najmniejsze poparcie odnotowano we Włoszech, 24%, ale i tak była to najczęstsza odpowiedź wśród osób, które wyraziły swoją opinię, czytamy w komunikacie. Niewielu obawia się odrodzenia nacjonalizmu w Niemczech. Tylko 19% niemieckich respondentów dostrzega takie ryzyko, w porównaniu do 27% w innych badanych krajach. 36% Niemców oczekuje natomiast, że przywódcy ich kraju będą bardziej skoncentrowani na pomocy innym Europejczykom. W pozostałych 11 badanych krajach członkowskich oczekiwanie takie wyraża co czwarta osoba. Raport oparty jest na badaniu opinii publicznej w 12 państwach członkowskich Unii Europejskiej,
przeprowadzonym na zlecenie ECFR w Austrii 1014 osób, Bułgarii 1002, Danii 1015, Francji 3110, Niemczech 3001, na Węgrzech 1001, we Włoszech 1002, Holandia 1004, Polsce 1,060, Portugalii 1000, Hiszpanii 1011, Szwecji 1047, w maju i czerwcu 2021 rok. Wielkość próby dla każdego kraju jest reprezentatywna w jego skali.